Cała wojna w Iraku faktycznie rozpoczęła się od zajęcia instalacji morskich, gdyż kluczowym momentem było nie dopuścić do katastrofy ekologicznej w rejonie, więc w grę wchodziło wykorzystanie takich jednostek jak nasza. Zaczęło się oczywiście od abordaży w rejonie Zatoki Perskiej, gdzie jednostki nie poddawały się prawie wizyty i standardowe ekipy bazujące na okrętach utrzymujących blokadę w tym rejonie nie dawały sobie z tym rady, w związku z tym zaprzęgnięto do tego rodzaju jednostki, oddziały, jakie my jesteśmy. Mówiąc o siłach specjalnych z całego świata, gdzieś pominięta została polska siła. Pewna jednostka, która miała zmienić postrzeganie sił specjalnych Rzeczpospolitej, była w stanie pokazać swoją twarz w ciężkim momencie, w chwili, gdy inni reprezentanci świata sił specjalnych nie byli w stanie pomóc. Ten bojowy test został zapamiętany na przyszłe lata i na dobre wpisał się w renomę JW2305. To moment, gdy ramię w ramię z legendarnym Navy Seals polscy operatorzy przeprowadzali akcję na granicy bezpieczeństwa. Cześć, z tej strony Kamuflaż, zapraszam was na odcinek o operacji Gromu w porcie Umm-Qasr. Jest noc z 20 na 21 marca, rok 2003. Trwa szeroko zakrojona operacja Iracka Wolność. Ta koalicyjna interwencja wojskowa to ponad 300 tysięcy żołnierzy w ataku, natomiast broniących się jest prawie o milion osób więcej. Ta ciężka operacja, zmotywowana obawą rządu Stanów Zjednoczonych o odbudowę przez Saddama Husajna potencjału militarnego, który skupiać miał się o potędze broni masowego rażenia. Ameryka nie mogła pozwolić sobie na tak poważnego gracza, szczególnie w tej części świata. Ale wróćmy do głównego tematu. Grom. Jednostka powstała w 1990 roku, której ojcem jest tragicznie zmarły Sławomir Petelicki. Ale by poznać dokładnie historię tej osoby, odsyłam was do filmu, który właśnie pokazał się w kartach wyżej. Tam dokładnie postarałem się wytłumaczyć, kim był ojciec Gromu i jak Grom zaczynał swoje pierwsze kroki. Operatorzy szkoleni byli cały czas najlepszymi. Delta Force, SAS, SEALS. Szkolenia jednak nie były nadal zwieńczone akcją bojową, która mogłaby ugruntować pozycję Gromu w grupie sił specjalnych świata. I tak JW2305 czekało na akcję. Czekało, będąc na Haiti, które zdradziło światu, czym jest Grom, uczestnicząc w treningach udostępnionych na kamerach, mniejszych akcjach przechwytujących w Iraku w 2002, czy ochronie dyplomatycznej w Afganistanie bez polskich oznaczeń. Jednostka czekała na akcję, która będzie kamieniem milowym, swoistym Hollywoodem wśród operacji. Cały ten proces trwał niedługo, a dokładniej do pamiętnej marcowej nocy. Platforma przeładunkowa z Iraku, szedł rociąg do tej platformy. Ta platforma przepompowywała tą ropę na tankowce. Czyli praktycznie zaminowanie tej platformy i wysadzenie tego oznaczało dla nas śmierć. Atak na platformę wiertniczą miał rozpocząć wojnę z Irakiem. Dlatego zdobycie portu Umm-Qasr było jedną z najważniejszych operacji wojskowych. Zadanie to musiały wykonać jednostki specjalne. Grom ćwiczył szturm na amerykańskich lotniskowcach. Wszystkie przygotowania, jakie były robione na tip-top. Każdy wiedział, co ma robić. Ta wojna się miała dopiero zacząć. Jeszcze to nie było w trakcie, to był dopiero początek. My praktycznie mieliśmy rozpocząć to. Jeżeli robi to tyle ludzi, którzy są naprawdę dobrze wyszkoleni, my nie możemy być gorzej. Wróćmy więc. 2003 rok. Tylko księżyc zdobi niebo. Operatorzy w ciszy oczekują na otwarcie rozkazu, na możliwość ruszenia do akcji. Wszyscy świadomi są tego, że to już nie jest trening, że tu już błąd może kosztować zdrowie, a nawet życie. Andrzej Wodzu Kruczyński, czyli osoba dowodząca operacją, wspomina w portalu Silent Heroes przygotowanie się do akcji tak. Osobiście szkoleniowo takie rozkazy stawiałem setki razy w różnych sytuacjach, w różnych miejscach oraz dla różnych osób. Czasem nawet temu przysłuchiwali się generałowie. Wchodzę do namiotu, wszyscy wstają, dziękuję, proszę aby usiedli.
Zaczynam od sprawdzania obecności. Było dla mnie niewyobrażalne, żeby kogoś nie było, ale to jest taki, można powiedzieć, rozruch. Sprawdzam obecność. Dowódca pierwszej sekcji, drugiej, trzeciej, czwartej, sekcja strzelców wyborowych, zabezpieczenie logistyczne, łączność, zabezpieczenie medyczne. Zaczynam mój wywód, gdzie byłem przygotowany, że on będzie trwał grubo ponad godzinę. Był przygotowany rzutnik, bo to było robione na zasadzie prezentacji PowerPoint. Tutaj kolega, który przechodził szkolenie w Stanach Zjednoczonych, Karol K., tak go będziemy nazywać. Śmiał się bardzo często, bo tam spędził kilka miesięcy, że my działamy w ostatnich miesiącach jak tacy rasowi absolwenci West Point. To było takie powiedzenie: West Point równa się PowerPoint. Polscy silsi, bo tak określani potem zostaną gromowcy w mediach zagranicznych, ruszają do akcji. Kilka godzin przeprawy łodziami Mark 5 i RHIB, by dotrzeć do terminali naftowych. Snajperzy bojowi na śmigłowcach są wcześniej niż wonny desant. Terminal miał 1,5 metra wysokości. Na terenie znajdował się czterokondygnacyjny hotel oraz infrastruktura potrzebna do funkcjonowania miejsca. By podkreślić, jak wielka lokacja miała być przejęta, warto zaznaczyć, że terminal mógł obsługiwać w jednym momencie 4 tankowce, a dzienna moc przerobowa wynosiła około 2 miliony baryłek ropy. Operatorzy podpływają do 3 punktów jednocześnie. Wspinają się około 11 metrów po drabinach w oporządzeniu z wody i chwilę przed 23 są już na platformie. Tak płynęliśmy już przed tą platformą, byliśmy, taka mgła wtedy była ona oświecona, ona dosyć szeroka, była około kilometra. Taka myśl przeszła po prostu, co nas tam czeka, nie? Co nas tam czeka? Tam był tylko jeden taki moment, który wszyscy się go bali, przejście przez taką długą kładkę, około 300 metrów. Jeżeli tam by się zasadzili na nas, to no, mielibyśmy cholerę problemy, żeby przejść przez tą kładkę. Ale oczywiście Irakijczycy się spostrzegli wtedy, kiedy już praktycznie byliśmy pod drugim takim obiektem małym na tej platformie. Ale to jak już się skapnęli, to już było za późno. Jak weszliśmy na tą platformę, tutaj mieliśmy zadanie opanować pewien sektor jak najszybciej i w tym miejscu zaczął dzwonić telefon, po prostu zwykły telefon, dzwonek za dzwonkiem. I po prostu przeszło mi przez myśl, czy na przykład ten dzwonek już nie jest ostatnim dzwonkiem. On dzwonił praktycznie do końca akcji cały czas. To był po prostu przypadek. Było pełne zaskoczenie, aczkolwiek oni już na pewno wiedzieli, że jesteśmy, ale nie wiedzieli gdzie i jak. Ale potem jak już się włoniliśmy, jak nas zobaczyli, to już było za późno, żeby cokolwiek zrobili. W buddy teamach, czyli dwójkach, czyszczą kolejno przepompownie i maszynownie. Te miejsca okazują się być kompletnie puste. Następnym celem gromowców jest ogromna część mieszkalna. Ilość przeciwników przed operacją dowódcy szacowali na około 40 osób. Przeszukiwanie 50 pokojów dało masę pojmanych żołnierzy, przebranych za cywili, którzy pochowali na miejscu wiele min, pułapek i ładunków wybuchowych. Akcja trwa bagatela 15 minut. Kurek zakręcony. Brak strat. Operacja wykonana wręcz książkowo. Grom trafia w środowisko sił specjalnych jako jednostka zapamiętana na lata. Przez cały Irak grupa reagowania operacyjno-manewrowego w swojej 2-letniej służbie na tamtym terenie wykonuje jeszcze coś około 200 akcji bojowych. Witamy w dużym świecie operacji specjalnych, mogłoby się rzec w tamtym momencie. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doused, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. I to wszystko na dziś. Dzięki Wam za przesłuchanie odcinka. Ja zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania i zostawienia dzwonka po to, by być na bieżąco z tym, co dzieje się na kanale.
Zachęcam do sprawdzenia również mojego Patronite, gdzie w jakiś sposób możecie mi pomóc w tworzeniu dla was kontentu i mieć realny wpływ na materiały pojawiające się na kanale. I tym akcentem kończę. Trzymajcie się, hej!